Cześć. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile czasu zajęło mi uzyskanie takiego prostego ekranu z wyborem kilku systemów operacyjnych na jednym PC-cie. Nie dlatego, że instalacja kilku okienek obok siebie jest takim trudnym zadaniem, bo nie jest, a przez wymagania, jakie miałem odnośnie PC-ta, na którym systemy te miały działać. To, co chciałem osiągnąć, to wydajny komputer z systemami od 9.5 do XP, przy czym wszystkie te systemy miały być w pełni skonfigurowane, to jest, obsługa USB miała działać zarówno w XP, jak i 9005, to samo dźwięk i do tego wszystkiego systemy miały wyświetlać obraz w Full HD. Udało mi się, ale była to długa droga przepełniona frustracją i nerwami, ale też przyjemna, bo grzebanie w komputerach to jednak fajne zajęcie. W materiale znajdziecie kilka przemyśleń, porad, praktycznych rozwiązań, m.in. jak uzyskać taki widok na swoim blaszaku, a także wyjaśnienie, dlaczego przy składaniu tego zestawu używałem pilnika do metalu, trytek, czegoś co udawało wiertarkę, czy KVM-a. Zapraszam do oglądania. Jak każdy interesujący się tematyką retro, jestem posiadaczem kilku starych PC-tów i choć większość gier można dzisiaj bez problemu odpalić w DOSBoxie czy przez jakąś aplikację, to moich sprzętów i tak bym nie oddał i często je odpalam. Wiąże się z tym kilka problemów. Problemem pierwszym jest to, że mam małe mieszkanie, czyli tych komputerów nie jest tak dużo, jak chciałbym, aby ich było. Pomyślicie, że to przesada, bo przecież obudowa jest raczej mała, ale zapewniam, że przy nastej takiej obudowie, w mieszkaniu 50 metrów, człowiek zaczyna się niedosłownie potykać. Kolejna niedogodność to stanowisko do zabawy takimi PC-tami. Ja takiego nie posiadam. Jeśli chcę podpiąć mojego blaszaka z procesorem 386, to jest to grubsza robota. Wyciąganie z szafy, szukanie klawiatury dinowej, głośników i oczywiście odkurzenie starego monitora w proporcjach 4:3. Idealnie byłoby, gdyby był CRT, ale zwyczajnie nie mogłem sobie na to pozwolić, bo PC-ty to jedno, ale ja mam jeszcze Amigi, C64 czy inne Atari, więc tam gdzie jest możliwość, staram się nie korzystać z monitorów z wielkimi tyłkami. Dlatego też lata temu zainwestowałem całkiem niemałą sumę w sprowadzenie z Japonii upscalera XRGB FrameMaster i dzisiaj gry ze SNES-a, PSX-a czy Saturna odpalam bez kompleksów na telewizorze czy monitorze LCD. Ten brak miejsca na retrosprzęt postępuje i coraz częściej szukam rozwiązań, które pozwolą mi na zabawę prawdziwym sprzętem, ale przy jak najmniejszej cenie, w postaci miejsca. Problemem zestawów, które posiadam, jest też to, że nie są skonfigurowane, a niekiedy nie są zdolne do wyświetlania pulpitu Full HD. Tutaj zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to tak naprawdę problem dla większości fanów retrosprzętów, od ja potrzebuję czasami nagrać jakiś system, a jak wiadomo, dzisiaj standardem są rozdzielczości panoramiczne od Full HD w górę, a kiedyś standardem był format 4:3. Reszty nie muszą chyba tłumaczyć. Nagrywanie takiego Windowsa 95 w proporcji 4:3 i potem skalowanie nagrania do ramki Full HD nie daje najlepszych efektów. Dlatego składany PC musiał się też nadawać do nagrań starych systemów w 1920x1080. Zacząłem od wybrania obudowy. Dla wielu jest to pewnie kwestia nieistotna, ale jak już wspomniałem, ja nie mam miejsca na kolejne komputery. Doszedłem jednak do wniosku, że zmieszczę jeszcze jednego peceta w obudowie low profile pod jednym z monitorów na biurku. Wysokość standardowej obudowy niskoprofilowej to jakieś 9,5 cm, czyli nawet jak monitor podwyższy się o taką wysokość, to nic się nie stanie. Jeśli jednak by mi to dokuczało, to brałem pod uwagę wariant, w którym demontuję podstawę monitora i mocuję go na uchwycie. Okazało się jednak, że obudowy low profile to jakiś rarytas i ich dostępność jest mocno ograniczona. Więc proces wyboru sprowadza się raczej do brania tego, co jest, a nie nabraniu tego, co chciałoby się wziąć. Obudowa kosztowała mnie kilkadziesiąt złotych i była nowa, jakiś leżak magazynowy. Producentem jest znana wszystkim firma No Name,
Już dodam, że w zestawie był stojak, który umożliwia postawienie peceta bokiem. Nie dla mnie, ale może kogoś zainspiruje. Z instrukcji wyczytałem, że model nosi nazwę CS2002. Mamy tutaj miejsce na stację dyskietek i napęd optyczny. Idealny dla mnie scenariusz to miejsce na dwa napędy optyczne. Wydaje mi się, że widziałem takie obudowy, ale możliwe, że mam rację i tylko mi się wydaje. Bo szukając teraz jakiegoś modelu, aby wam go zaprezentować, nie udało mi się nic znaleźć. Więc tak jak już wspomniałem, bierze się to, co jest. A po co mi dwa napędy optyczne? W zasadzie to potrzebuję jeden, a w drugim slocie znalazłaby się kieszeń. Jak widać, miejsca jest jak na lekarstwo, a może jeszcze tego nie widać, ale za chwilę się przekonacie. Pewnie część z was już wie, że skoro zdecydowałem się na obudowę niskoprofilową, to będzie się to wiązało z całą masą problemów. I te wystąpiły. Ale po kolei. Następny na liście zakupowej był zasilacz. Do wybranej obudowy nie zmieści się zwykły zasilacz ATX, musiałem znaleźć taki w formacie TFX. Nie było łatwo, ale się udało. Nabyłem Fortrona o mocy 300 W za bagatela 35 zł. Mając te zakupy za sobą, zacząłem rozglądać się za procesorem i to okazał się większy problem niż zakładałem. Choć lubimy myśleć o starych pecetach, że wcale nie były takie wolne, to brutalna prawda jest taka, że były. Dla przykładu, pamiętam jak mój znajomy dumnie odpalał drugiego Quake'a na pececie z Pentiumem 100. Gra działała, grafika powodowała szczękopad, więc wszystko było zgodnie z protokołem. Sam do drugiego Quake'a przysiadłem dopiero po kupnie Pentiuma 233 z MMX-em i już z 3DFX-em. U mnie też hit od id Software wyglądał świetnie, ba, nawet lepiej, bo z tak zwanym rozmyciem. Tak narodził się u mnie mit, że Quake 2 chodzi dobrze na wszystkim, nawet na bardzo starych Pentiumach. Dzisiaj już wiem, dlaczego tak było. Po pierwsze, kolega odpalał grę w rozdzielczości 320x240 na monitorze 14-calowym. I dzięki tak małemu monitorowi, który był wtedy jeszcze akceptowalny, nawet gry w rozdzielczości 320 wyglądały znośnie. Warto też pamiętać o tym, że ocena prędkości działania gry wyglądała wtedy inaczej niż obecnie. Dzisiaj za granicę płynności przyjmujemy ile? 25? 30 klatek? Natomiast kiedyś, jak gra wyciskała naście FPS-ów, to była to norma. Zbudowałem na szybko peceta z Pentiumem 100 i 2-megową kartą graficzną. Test Q2 w rozdzielczości 320x240 pokazuje wynik 12,2 FPS-ów. Czyli Quake 2 był grywalny na tym sprzęcie. Pamiętajcie, że zawsze można zmniejszyć rozmiar okna z rozgrywką, to zauważalnie podbija liczbę klatek. Tę samą kartę i ten sam RAM przełożyłem do połączonego na pająka zestawu z P233 z MMX. Jak się zaraz przekonacie, ten o wiele mocniejszy Pentium też ledwo daje sobie radę z drugim Quake'em. W 320 gra wycisnęła 25,1 klatek. Wynik jak najbardziej w porządku, ale z takim procesorem raczej chcielibyśmy grać przy wyższej rozdzielczości. Ile więc pokazał Quake 2 w 640? Dokładnie 12,2 FPS-ów, czyli tyle samo ile P100 w 320. Wynik na pewno nie jest rewelacyjny, a to, że ja grałem kiedyś komfortowo, było zasługą 3DFX-a. Po dodaniu akceleratora WUDU, gra dostaje kopa i w benchmarku w rozdzielczości 640 w trybie 3DFX pokazuje już 21,2 FPS-ów. Te testy nie są specjalnie dokładne, bo nie szukałem najlepszego sterownika, najlepszej wersji DirectX i ogólnie nie konfigurowałem do końca systemu. W rzeczywistości można było liczyć na kilka klatek więcej. Tak więc teraz potrzebuję peceta, który odpali takiego Quake'a 2 w trybie software przy minimum 1024x768 bez żadnych problemów. I tutaj zaczynają się schody. Jaki procesor wybrać? Pentium 1, nawet z MMX i Pentium 2 odpadają. Są za słabe. A dla nostalgii mam je w innych komputerach. Doszedłem też do wniosku, że P3 może się okazać niewystarczający do niektórych rzeczy, jakie sobie zaplanowałem. Padło więc na Pentium 4. Pominąłem od razu procesory AMD, ale było to bardziej spowodowane tym, że na bazie procka od AMD mam zaplanowany inny zestaw, którym się kiedyś z wami podzielę. Procesory Pentium 4 są dostępne na dwa sokety, starszy 478 oraz nowszy LGA 775.
Właściwie to trzy sokety, bo pierwszy rzut tych procesorów był pod sokety 4.2.3, ale dotyczyło to bardzo małej ilości i nie warto sobie tym zawracać głowy. Szczęśliwie okazało się, że posiadam w kolekcji płytę główną z soketem 4.7.8, z którą nie wiedziałem co zrobić, więc akurat się przyda. Płyta to produkt firmy ASRock, model P4i65GV. Choć na papierze wygląda nieźle i mój egzemplarz jest w bardzo dobrym stanie, to płyta posiada dwa minusy. Widzicie ten slot AGP? Problem polega na tym, że to nie jest slot AGP. ASRock zastosował tutaj złącze IGP, czyli takie AGP dla biedaków. Niby kompatybilne, ale znanych jest wiele przykładów niekompatybilności. Jednak trzymając się sprawdzonych kart graficznych, nie powinno być problemów. Drugi minus to... Widzicie ten port joysticka? No właśnie, nie widzicie, bo go nie ma. Jest jedynie miejsce na port, co sugeruje, że są modele z portem na płycie, ale ja takiego nie posiadam, ani też nie znalazłem. A z pada chciałem w tej maszynce korzystać, ale więcej o tym później. Wróćmy jeszcze do procesora. Płyta pozwoli na osadzenie szerokiego wachlarza procków pod socket 4.7.8. Co więc wybrać? Każdy powinien wybrać coś pod swoje potrzeby, ja potrzebuję czegoś mocnego, nie tylko do grania. Mam pomysły na kilka projektów, gdzie moc procesora jest istotna, więc osadziłem najmocniejszego Pentiuma 4, jakiego miałem w domu. Model z taktowaniem 3,2 GHz. Wam jednak takiego nie polecam. Dlaczego? Bo do retro zabaw nie jest potrzebny aż tak mocny procesor, a nie zapominajcie, że mocny procesor to duże TDP. Duże TDP to m.in. hałas, o czym miałem się przekonać. Radziłbym zatem odpalić ściągawkę z podanymi wartościami TDP i tym kierować się przy wyborze. Jeśli P4, to na przykład Northwood. Bierzcie też pod uwagę fakt, że z procesorem szybszym niż 2,1 GHz będą problemy przy instalacji W95. Co nie jest znowu wielkim problemem, ale trzeba mieć w pamięci, że taki wystąpi. Po prostu w pewnym momencie instalacji trzeba skorzystać z przygotowanej wcześniej płyty. Procesor, który wybrałem, ma TDP na poziomie 103 W i został wykonany w litografii 90 nanometrów. Chłodzenie CPU zostawiam stokowe, bo i wielkiego wyboru nie mam. Obudowa niskoprofilowa skreśla wykorzystanie ciekawszych modeli. Idziemy dalej. RAM. Płyta pozwala na osadzenie 2 GB pamięci typu DDR1. Czy warto jednak pakować aż tyle pamięci do kompa, który będzie wyświetlał głównie W98? Nie. Jest to wręcz niewskazane. Windows 95, 98, a nawet ME nie pracują stabilnie z więcej jak 512 MB pamięci RAM. Są sztuczki, które można zastosować, ale osobiście uważam to za stratę czasu. Dlatego ja poprzestanę na 512 MB. Miało być w jednej kostce, bo wydajnościowo nie było żadnej różnicy, ale uspokoję wszystkich zwolenników teorii, że Dual Channel w Windowsach 9X coś daje i zastosuję dwie kostki po 256 MB. Tak dochodzimy do najtrudniejszego elementu zestawu – karta graficzna. Problem niestety nie polegał na mnogości opcji, a na tym, że kart low profile pod AGP zwyczajnie nie ma. Na rodzimym Allegro pojawiają się dosłownie sztuki i zwykle nie jest to coś wartego uwagi. Wybór był też o tyle trudny, że chciałem odpalać gry zarówno ery Quake'a pod W95, jak i Need for Speed Underground 2 pod Windowsem XP. Wspomniałem już, że dla nostalgii sięgam po dedykowane maszynki, jeśli więc chciałbym pobawić się PC-tem z 3DFX-em czy Udo 2, to odpaliłbym takiego kompa. Tutaj potrzebowałem mocy i swoistej elastyczności. Do tego karta musiała być w stanie wyświetlać obraz w rozdzielczości 1920x1080. Rozpatrywałem 4 kandydatury. Radeon 9200 SE ze 128 MB pamięci, NVIDIA GeForce 5200 ze 128 MB pamięci, Quadro NVS 264 MB na pokładzie oraz Integra Intel Extreme Graphics 2 z maksymalnie 64 pamięci współdzielonej. Po wyglądzie dwóch pierwszych kandydatów widać, że opcja Low Profile jest dostępna, ale znaleźć taką opcję to już inna historia. Przestałem szukać niskoprofilowych wariantów i zamiast tego kupiłem oddzielnie stosowne śledzie. Może już teraz przedstawię wyniki z benchmarku 3D Mark 99. Integra 7343 punktów,
Karta Ati zdobyła 7386 punktów, Quadro 6051 punktów, a karta zielonych wykrzesała z siebie 7367 punktów. Z testów wynika, że karta zintegrowana jest całkiem niezłą opcją. Dobre osiągi i obsługa rozdzielczości Full HD, więc może nie warto tracić czas na dodawanie karty graficznej na siłę. Niestety nie jest tak kolorowo. Połowa z wymienionych grafik ma problemy z odświeżaniem przy rozdzielczości Full HD. Integra jest w tej połowie. Objawia się to migotaniem obrazu, co skreśla takie karty, bo nie da się przy czymś takim wysiedzieć. Nie pomagają żadne sterowniki, nawet te podrasowane, żadne ustawienia monitora czy aplikacje zewnętrzne jak PowerStrip. Po prostu ta rozdzielczość nie działa z tymi kartami dobrze. Przynajmniej z moimi monitorami, a testowałem na trzech różnych. Karty, które okazały się tymi dobrymi, to 9200 i 5200. A że w testach osiągnęły niemal identyczny wynik, wybrałem losowo. Padło na 5200. Niestety, bo choć grafika zielonych działa dobrze w Full HD, to ich sterownik dla W95 to jakaś kpina. Sprawdziłem kilkanaście sterowników i z każdym były problemy. Poddałem się i przyzwyczaiłem do wyświetlanych błędów przy starcie systemu oraz do rozdzielczości 720p w okienkach 9.5, bo tej Full HD nie było nawet na liście, choć karta takową obsługuje. W grach i benchmarkach karty wyglądają podobnie. Zaletą 5200 jest m.in. obsługa nowszego API DX9. Karta czerwonych obsługuje 8.1, co umówmy się, nie jest istotne dla mnie, bo aż tak nowych gier nie planuję tutaj odpalać. Do tego, co może zabrzmi trochę dziwnie, biorąc pod uwagę to, co już powiedziałem o softie od Nvidia i co jeszcze powiem za chwilę, ale karta Nvidia miała w tamtych czasach o wiele lepszy sterownik niż Radeonowy odpowiednik. Dodam jeszcze, że zainstalowanie W95 z kartą zintegrowaną czy Quadro było niemożliwe. Z jakiegoś powodu proces instalacyjny stawał na czarnym ekranie i nic się nie działo. Lekarstwem było wsadzenie albo karty ATI, albo 5200 na czas instalacji i późniejsze wyciągnięcie karty. Choć 5200 to niezła grafika, jeśli planujecie grać w tytuły starsze o jakieś 5 lat niż data premiery karty, to muszę wspomnieć o tym, że była to jedna z gorzej ocenianych kart Nvidia w historii. Kiedy się ukazała, użytkownicy wylewali na nią wiadra pomyj i nie było to bezpodstawne. Nvidia zastosowała stary trik. Do redakcji gazet czy serwisów internetowych wysyłali modele Ultra, które nieźle wypadały w testach, ale większość ludzi, sugerując się jedynie nazwą, kupowała zwykłe modele 5200, nie Ultra, a te były fatalne. Moja karta, jak widzicie, jest pasywna, to oznacza, że już na starcie ma przez producenta przycięte zegary. A to i tak nie wystarcza, aby podczas obciążenia karta się nie przegrzewała, zrzucała zegary i finalnie zawieszała gry czy komputer. To nie był dobry zakup w 2003 roku, jak karta wyszła, nawet dla niewymagających użytkowników. Pod koniec swojego życia model ten w najsłabszym wariancie trafiał zwykle do OM-owych zestawów, gdzie jego główną rolą było wyświetlanie Windowsa, z czym, co trzeba podkreślić, karta sobie radzi. Minusy karty mnie jednak nie dotyczą, bo u mnie 5200 będzie w zasadzie udawał, przez większość czasu, 3D Fixa. Ok, kolejna kwestia dyskowa. W moim PC-cie znalazły się dwa dyski Atamax Tora. Jeden 250 GB, drugi 120 GB, podpięte do tego samego złącza IDE na płycie. Do drugiego złącza na płycie podpięty jest napęd optyczny w postaci nagrywarki DVD. Szczerze mówiąc, parametry nie były tutaj dla mnie istotne, zależało mi tylko na kolorze. Udało mi się znaleźć nagrywarkę z białym frontem i dodam przy okazji, że choć kiedyś był to standard, to dzisiaj jasne napędy optyczne zniknęły i zostały niemal całkowicie zastąpione przez czarne, więc kupno nowej nagrywarki DVD z białym frontem jest wręcz niemożliwe, zwłaszcza SATA, bo te ATA może się nawet uda, jak znajdziecie jakieś leżaki magazynowe, ale mi się nie udało. Kupiłem używkę za 19 zł. Stacja dyskietek oczywiście też znajdzie się w PC-cie, jednak na czas instalacji podpiąłem wysłużony emulator stacji. Naprawdę, jeśli nie posiadacie, a lubicie grzebać w retrosprzęcie, to jest to obowiązkowy zakup, który zaoszczędzi Wam mnóstwo czasu i tonę nerwów. Port.com na śledziu niskoprofilowym dokupiłem bez większego problemu, a wiadomo, że do zabawy starszymi systemami może się przydać. To tyle w kwestii podzespołów.
Po poskładaniu wszystko działa, ale do rozwiązania są jeszcze inne problemy. Na co dzień pracuję na trzech monitorach, bo to po prostu wygodne, zwłaszcza przy montażu wideo. Wymyśliłem sobie, że mój retro PC będzie miał swój dedykowany monitor, czyli czwarty na biurku. Choć mam duże biurko, to czwarty monitor by się tam nie zmieścił. Kupiłem więc ramię i umieściłem monitor nad tym po lewej stronie. Zaznaczam, że wiem dobrze, że mogłem użyć innego źródła w jednym z monitorów, który już mam na biurku. Jednak i tak planowałem dodać czwarty monitor, m.in. do podglądu z kamery czy aparatu i do tego celu potrzebuję monitor, który ma cały czas wolny port HDMI. Kolejny problem, jaki napotkałem, to kwestie związane z audio. Nie chciałem kolejnego zestawu głośników na biurku, a na jakości audio w tym konkretnym PC-cie mi nie zależało. Zadowoliłoby mnie, gdyby cokolwiek było słychać. Posiadany monitor nie miał wbudowanych głośników, więc dodałem je sam. Za niecałe 16 zł kupiłem takie oto cuda techniki, malutkie, ale potrafią być głośne i jakość dźwięku jest zaskakująco zadowalająca, idealne do moich celów. Jak je jednak przytwierdzić do monitora, aby nie pamiętały się na biurku? Cóż, na świecie mamy dwie magiczne rzeczy, które rozwiązują większość problemów. WD-40 i trytki. WD-40 się tutaj nie przyda, więc rozwiązaniem problemu okazały się trytki. Głośniki się trzymają, a jako zasilacz użyłem to, co miałem pod ręką, zwykła ładowarka USB. Potrzebny był jeszcze przedłużacz USB i przedłużacz audio, groszowe sprawy. Monitor, z którego korzystam, posiada funkcję pass-through audio. Polega to na tym, że do monitora mogą podpiąć głośniki albo słuchawki i jeśli sygnał idzie po HDMI, to będzie słychać dźwięk. Nie do końca przydatna funkcja w tym scenariuszu, ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Ot, monitor ma jeszcze jedno przeznaczenie, bo teraz mogę do niego podpiąć konsolę. Do pełni szczęścia brakuje już tylko klawiatury i myszki. Naturalnie nie chciałem mieć dwóch kompletów na biurku, dlatego użyłem KVM-a USB, czyli takiego przełącznika, który dobrze znają admini pracujący w centrach danych. W teorii wszystko powinno działać gładko, ale jak już mówimy o dość wczesnych okienkach, to tak nie jest. Przełącznik, który dość hojnie nazywam KVM-em, nie działa dobrze z Windowsami 9.5, 9.8 i ME. To oznacza, że aby klawiatura i myszka zadziałały, musimy przełączyć je przed włączeniem blaszaka. Dopiero w Windows XP możliwe jest przełączanie urządzeń w dowolnym momencie, co widać na nagraniu. Zanim jednak z KVM-a będzie można korzystać, musimy skonfigurować obsługę USB w BIOSie, nie w systemie, bo pamiętajmy, że do obsługi myszki czy klawiatury pod USB nie jest wymagany specjalny sterownik, jeśli włączymy w BIOSie stosowną opcję. W tym zestawie tak to właśnie działa. KVM jest podpięty do USB, opcja Legacy USB Support jest włączona i nawet pod oknami 9.5 czy DOS-em myszka i klawiatura działają bez instalacji sterownika USB. Problemem jest obsługa pendrive'ów. Często jedynym rozwiązaniem takiego problemu w tak starych okienkach jest sprawdzona karta na PCI. Tylko że problemem jest już nabycie jakiejkolwiek karty USB na PCI w niskim profilu, o tych ze sprawdzonym sterownikiem, który wiemy, że zadziała w W95, nie wspominając. Od niechcenia wklepałem na Allegro USB PCI Low Profile i znalazłem. Na wszelki wypadek zaopatrzyłem się od razu w dwie sztuki. Będzie na kiedyś. Znalazłem też śledzia z USB o niskim profilu, więc na wszelki wypadek też kupiłem. Również na kiedyś. Niestety nie udało mi się znaleźć sterowników pod W95 dla tej konkretnej karty, więc pogodziłem się z myślą, że pendrive'ów pod 9.5 nie odczytam. Przejdę teraz do wątku wielu systemów na tym blaszaku. Na komputerze zainstalowane będą 4 systemy operacyjne. No 5, licząc wyodrębniony DOS z W95. Bootloaderów jest całe mnóstwo, pewnie każdy, kto z nich korzysta, ma swój ulubiony i ja też mam. System Commander, konkretnie w wersji 8.2. Lubię tego bootloadera, bo podoba mi się jego sposób prezentacji systemów, ale to jedna z nielicznych rzeczy, która jest tutaj na plus. Przede wszystkim System Commander jest od dawna nierozwijany. Nie wiem, czy posiada oficjalnie status abandonware, ale dzisiaj nie da się go nawet kupić. Firma, która produkowała oprogramowanie, nie posiada go już w ofercie i to od ponad dekady. Więc jedyny sposób jego nabycia to strony z abandonwarem
albo eBay. Skoro oprogramowanie nie jest już rozwijane, to wszystkie bugi zostaną niezałatane, a tych nie trzeba długo szukać. W oczy od razu rzuca się niepoprawne wyświetlanie nazw kategorii, a jedyna recepta na tę dolegliwość to zdjęcia w internecie lub instrukcji. Największe problemy miałem z widocznością napędu optycznego. Niby był wykrywany, ale przy próbie butowania pojawiały się błędy. To można łatwo, w cudzysłowie, naprawić, budując płyty z poziomu BIOSa. Gorzej było w sytuacji, kiedy trzeba było z pomocą System Commandera zbudować płytę, aby zainstalować system, na przykład w przypadku XP-ka. To była prawdziwa gimnastyka, a jedyny sposób to rozpoczęcie instalacji W98, podmiana płyty, przejście do folderu I386 na płycie z XP i odpalenie instalatora przez plik WinNT. Inny sposób to zainstalowanie XP-ka na już postawionych starszych okienkach. Nie będę opowiadał, jak krok po kroku poruszacie po tym bootloaderze, bo są o tym poradniki w internecie i całkiem niezła pomoc w samym programie. Streszczę tylko główne kroki. Najpierw instalujemy pierwszy system operacyjny, powiedzmy W95. Potem odpalamy na nim system Commandera, on robi swoją magię i po ponownym uruchomieniu mamy menu z jednym tylko systemem. Dodajemy więc kolejny. Ustalamy, jaki, ile miejsca z dysku na niego przeznaczamy i przystępujemy do instalacji. Powiedzmy tym razem W98. Po instalacji menu zniknie, przywraca się je z pomocą dyskietki startowej System Commandera, ale robi się to tylko raz, po zainstalowaniu nowego OS-a. I kolejny system, i tak dalej. Mając już swoje systemy, możemy, a nawet musimy ustalić, jakie dyski i partycje są widoczne w jakim systemie. Tutaj trzeba pamiętać o ograniczeniach Windowsów pod kątem wielkości takiej partycji. Dodam, że w System Commander dostępny jest program do partycjonowania, co ułatwia pracę. Tak oto mamy gotowego peceta. No, powiedzmy. Bo teraz każdy z systemów trzeba skonfigurować, zainstalować sterowniki i tak dalej. To niesie ze sobą swój zestaw wyzwań, o czym nie muszę Wam mówić. W tym zestawie największy zawód sprawił Windows 95. Wspomniany brak sterowników do kontrolera USB to minus, ale umówmy się, niewielki. Gry czy programy można przenosić na płytach RW. O wiele większym problemem był brak sterownika do zintegrowanej karty dźwiękowej. Ta protestowała już po odpaleniu instalatora, choć w folderze posiadała sterownik do W95. Próba ręcznego instalowania kończyła się niepowodzeniem. Do nagrań? Ok, do zabawy? Już nie. Nie wiem, czy dla kogoś to istotne, zwłaszcza pod tymi okienkami, ale sterownika do zintegrowanej karty sieciowej też nie udało się tutaj zainstalować. I do tego wszystkiego pojawiały się problemy z Full HD, o czym opowiem w dalszej części materiału. Jedyne, co mnie pociesza, to fakt, że na partycji z W95 jest zainstalowany system Commander. Może zatem lepiej, że rezyduje on na partycji systemu, którego nie będę za często odpalał, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale na 95 wystarczyło krzywo spojrzeć i zaczynały się problemy. System, w którym planuję spędzić najwięcej czasu, to Windows 98, dokładnie w wersji SE. Wszystkie problemy ze starszych okienek tutaj nie występują. Dźwięk działa, USB działa, sieć działa i okienka wyświetlają się w Full HD. Windows 98 działa, ale muszę zaznaczyć, że miewał nader często problemy ze stabilnością, do tego stopnia, że zacząłem podejrzewać, że przyczyną może być uszkodzony jakiś komponent. Windows ME, pomimo braku problemów ze sterownikami, także potrafił być kapryśny. Jedynie XP nie stawiał oporu i cały czas działał stabilnie. Przyznam, że nawet mnie rozbawiła aktywacja XP-ka przez telefon w 2020 roku. Swoją drogą, ciekawe, jak będziemy aktywować swoje legalne XP-ki, jak Microsoft wyłączy taką możliwość. Pam, pam, pam. Na chwilę obecną projekt jest umiarkowaną porażką. Niby działa, cztery systemy zainstalowane, miejsce na biurku zaoszczędzone, ale problemy niestety występują, a o największym problemie z tym zestawem jeszcze nie powiedziałem. Chodzi o hałas. Nigdy nie posiadałem tak głośnego kompa, swego czasu pracowałem na serwerze dwuprocesorowym, który został przerobiony na peceta i stał pod biurkiem. Winne jest duo procesor i jego chłodzenie. Stokowy cooler nie dawał sobie rady ze schłodzeniem nawet niespecjalnie obciążonego P4 3,2 GHz.
Najprostszym sposobem na rozwiązanie niemal wszystkich problemów, jakie się pojawiły po drodze, to zmiana obudowy. Wtedy z pomocą karty na PCI z normalnym śledziem bez większego problemu dodamy USB, które działa po 2.95, kartę z portem joysticka, dodamy cichszy, bo większy ATX-owy zasilacz, czy finalnie większe, wydajniejsze i cichsze chłodzenie procesora. Jeśli jednak chciałbym się trzymać pomysłu, że ma to być komputer pod monitorem, to znowu wracamy do punktu wyjścia. Takich obudów prawie nie ma. Sprawdźcie sami, ile desktopowych obudów nie niskoprofilowych z zasilaczem, który łatwo będzie można zamienić, jest obecnie w sprzedaży. Czasami udaje się znaleźć jakiś model, ale zawsze coś z nim jest nie tak. Na przykład taka obudowa. Spełnia większość wymagań, ale ma dziwny, niestandardowy zasilacz o małej mocy. Udało mi się jednak znaleźć odpowiednią obudowę, a właściwie cały komputer, który kosztował mnie zaledwie 60 zł. Nabytkiem jest Acer S670G. Ponownie dodam jedynie, że będzie na kiedyś. Ja się jeszcze nie poddaję i zostaję przy pierwotnie wybranej obudowie. Może jednak ktoś szuka właśnie takiej obudowy, to podpowiadam, że ten model Acera jest godny polecenia pod kątem obudowy. Zastosowany zasilacz nie jest standardowy, ale też nie powinno być problemów ze znalezieniem zamiennika. Tak oto doszedł mi kolejny klamot, na który nie mam miejsca. Życie. W takim stanie komputer porzuciłem na długie tygodnie i zająłem się innymi, jakże ważnymi rzeczami. Leżący już na biurku pod monitorem blaszak nie dawał mi jednak spokoju. Zaczynał być wręcz cierniem w oku. Przyszła pora coś z tym zrobić. Pochylmy się zatem nad problemami. Problemem numer jeden jest hałas. Postanowiłem więc zamienić Prescottowego P4 3,2 GHz na Northwoodowego P4 2 GHz. To spowodowało, że komputer pracował ciszej, ale to jeszcze nie to. Cooler rozpędzał się do dokuczliwych obrotów dłużej, ale po kilkudziesięciu minutach i tak to następowało. Zaznaczam, że mówimy tutaj o przesiadce ze 103 W TDP na 52,4 W. Jeśli zestaw dalej tak głośno pracuje, to wniosek jest tylko jeden. Pora rozejrzeć się za lepszym chłodzeniem. I choć niskoprofilowa obudowa powinna być przeszkodą, to jednak w kilka minut znalazłem odpowiedni cooler. Akasa 901XT. Miedziany radiator, kontrola obrotów i do tego odpowiednia wysokość. Cooler posiada dwa tryby pracy, automatyczny i manualny. W tym pierwszym za obroty odpowiada sonda, w tym drugim ręcznie sterujemy obrotami z pomocą potencjometru na śledziu. Po zainstalowaniu chłodzenia w parze z procesorem P4 2 GHz zestaw dosłownie zamilkł. I wreszcie możliwe było spędzenie z nim długich godzin. Jedyny minus chłodzenia to tryb automatyczny. Sonda sobie nie radzi z tym zadaniem, więc zostałem przy śledziu, ale że w zestawie był tylko normalny śledź, to zamontowałem go w środku obudowy po wcześniejszym ustawieniu obrotów na minimalne, co w zupełności wystarcza do schłodzenia zastosowanego Pentiuma. Na ekranie widzicie temperaturę procesora z ilością obrotów na minutę chłodzenia starego i nowego. Co ciekawe, zmiana procesora sprawiła, że okienka z rodziny 9X zaczęły wreszcie stabilnie pracować. Trochę to dziwne, bo przynajmniej w ME Pentium 4 3,2 GHz nie powinien być problematyczny. Może to wina mojego egzemplarza, nie wiem. W każdym razie okienka z rodziny 9X przestały się wieszać, więc problem z głowy. Bierzemy się za kolejny mankament zestawu, czyli Windows 95, a na start karta graficzna. Po zainstalowaniu oficjalnego sterownika działa się rzecz dziwna. Rozdzielczości 1920x1080 nie było na liście. Była za to rozdzielczość 1080x1920.
czyli Full HD w pionie. Ręczne dodawanie trybów graficznych nic nie dawało. Znalazłem w końcu jakiś zmodyfikowany sterownik, który pozwolił mi na ustawienie normalnej, poziomej rozdzielczości Full HD. Problemem były w dalszym ciągu komunikaty o błędach generowane przez aplikację NVIDIA. Na tą niedogodność jest prosty sposób. Nie są to bowiem błędy związane ze sterownikiem, a ze wspomnianą aplikacją zielonych, która nie działa po 295. Dlaczego zatem NVIDIA wydawała takie paczki, skoro wszyscy mieli z nimi problemy? Dobre pytanie. Chociaż natrafiłem w internecie na wypowiedź jakiegoś użytkownika, który stwierdził klasycznie: u mnie działa. Więc może faktycznie u niektórych użytkowników ta aplikacja z tego przedziału wersji sterownika, która mnie interesowała, czyli te ostatnie po 29X, działała. Radzę jednak brać za pewną monetę, że jeśli zdecydujecie się na retro peceta z kartą NVIDIA, to pod Windowsem 95 zobaczycie komunikaty z błędami, a sama aplikacja nie będzie działać. Nie jest to jednak nic strasznego, bo można obejść się bez tego oprogramowania do sterowania ustawieniami. Najprostszym sposobem jest więc wywalenie aplikacji z autostartu, a najłatwiej zrobić to z pomocą systemowej aplikacji MSConfig. Tylko że w W95 nie ma takiej aplikacji, którą dobrze znają wszyscy, którzy pracowali kiedyś na W98. Jak zatem rozwiązać ten problem? Prosto, wystarczy skopiować MSConfig z W98 do W95 i gotowe. Aplikacją NVIDIA można zastąpić programem o nazwie DC Genie. Malutki, darmowy i daje niemal identyczne opcje do ustawienia jak aplikacja zielonych i co najważniejsze działa po 295. Zaznaczę jeszcze, że okna 95 Full HD zaserwowały mi tzw. Windows 95 Experience. Podczas testów któraś gra mi się wykrzaczyła, ale zrobiła to tak spektakularnie, że obsługa Full HD zniknęła z systemu i zwyczajnie nie dało się jej ponownie ustawić. Jedynym sposobem było usunięcie sterownika i zainstalowanie go od nowa. Co ciekawe, zmodyfikowany sterownik, który znalazłem, to wersja 82.69, a oficjalnie najnowszy sterownik NVIDIA pod te okienka to wersja 77.72. Kolejny problem do rozwiązania to karta sieciowa. Jest to mały problem, bo na aspekcie sieciowym po W95 mi nie zależy. Jednak wystarczyła chwila z Googlem i znalazłem sterownik do karty Realtek'a, który zmusił sieciówkę do pracy pod 95. W sumie to fajnie, że cały czas istnieją strony, które można wyświetlić na tak starym systemie. Ten wielki problem to brak dźwięku. I kiedy już pogodziłem się z myślą, że dźwięku tutaj nie uraczę, znalazłem podrasowany sterownik na tej oto niepozornej stronie. Warto zapisać ten adres, mają wiele ciekawych sterowników i programów. Kolejny problem to niedziałające pendrive'y w 95. Mały problem, bo na pendrive'ach w tym OS-ie mi nie zależy, więc poświęcę mu bardzo dużo czasu i energii. Tak więc na płycie znajduje się kontroler do USB w wersji 2.0 i sterownik producenta niestety nie wspiera okienek 95. Sprawdziłem kilka oficjalnych i nieoficjalnych sterowników bez efektu. Jedyną opcją jest zatem kontroler USB na PCI, ale nie byle jaki, bo raz, że w wariancie low profile, dwa, że max w wersji USB 1.1. Tak mi się przynajmniej wydawało, bo byłem przekonany, że pod tymi okienkami USB 2.0 nie działa. Informacje znalezione w internecie tylko to potwierdzają. Jednak przypomniałem sobie, że już kiedyś składałem retro peceta z procesorem 586 i tam pod oknami 95 działała karta, którą posiadam. Co istotne, karta z USB 2.0, konkretnie firmy NEC. Nie była to prosta procedura, aby przejść proces instalacyjny musiałem używać plików z systemu W98 i od innego producenta, wiadomo, liczy się w zasadzie układ główny, a nie jaki producent go zastosował, i po długim procesie instalacyjnym udało się. Pendrive'y pod 95 działają. Jeśli zatem zależy Wam na obsłudze pendrive'ów pod W95, to z czystym sumieniem polecam kartę od NEC-a. Model widzicie na ekranie. Tutaj mała uwaga. Po prędkościach transferu danych widać, że choć karta jest USB 2.0, to pod W95 działa, w cudzysłowie, w trybie USB 1.1. Ale dobre i to. Chciałem też wykorzystać wewnętrzny port na karcie do podłączenia portów na froncie obudowy. Mam nawet stosowny kabel. Jednak działa się rzecz dziwna. Po W95 wszystko działało jak należy.
Natomiast w innych systemach porty na froncie nie działały, te na śledziu natomiast działały. Zostałem więc przy wariancie, gdzie front USB był podpięty do płyty głównej, a do karty na PCI podpiąłem przedłużacz USB. Jest jeszcze jedna rzecz związana z USB, nad którą trzeba się pochylić. Karta NECA ma PCB niskoprofilowe, ale śledź jest już normalny. Nawet nie próbowałem znaleźć tej karty w niskim profilu, postanowiłem sam zrobić sobie śledzia, wykorzystując zaślepkę, która była w komplecie z obudową. Nie było to proste zadanie, zwłaszcza że robiłem to wkrętarką, nie wiertarką, i pilnikami do metalu, jakie na szybko kupiłem w pierwszym lepszym sklepie. Cóż, konkursu piękności nie wygra, ale że się tak wyrażę, działa. W sumie bez śledzia też by działało. Okej, w zasadzie to jeszcze nie pokazałem, jak maszynka radzi sobie z grami. Zrobię to teraz z podziałem na systemy. Tak, aby pokazać, że pod każdym da się w coś pograć. Został też jeszcze jeden malutki problem do rozwiązania, brak portu joysticka, ale to za chwilę. Do rzeczy. W Windows 95 pierwszy tytuł, jaki sprawdziłem, to Star Wars Yoda Stories. Wszystko jak widać działa sprawnie, ale nie mogło być inaczej, gra odpala się chyba na wszystkim, na czym działały te okienka, nawet na 386. Oczywiście odpaliłem też Dooma, ale tego dedykowanego Windowsowi 95. Tutaj także bez niespodzianki, nawet w 640 gra działała płynnie. Gra, którą niegdyś często odpalałem pod tą wersją Windowsa, także nie stwarzała żadnych problemów. Nic, tylko grać, choć dzisiaj wolę chyba odpalić HD moda Diablo na nowszym blaszaku. Na koniec testów w W95 zainstalowałem jeszcze drugie Wormsy. Gra jest jak najbardiej grywalna. Przechodzimy do Windows 98. To ma być mój docelowy system do retrogrania, więc sprawdziłem tutaj większą ilość tytułów. Na pierwszy ogień Grunts, jedna z moich ulubionych gier logicznych, dzisiaj już niestety trochę zapomniana. Gra nie protestowała nawet w rozdzielczości 1024x768. Jeśli tytułu nie znacie, to polecam, w szczególności fanom Lemmingów. Zanim przejdę do kolejnych gier, muszę coś wyjaśnić. Otóż duża część gier, jakie będą odpalane na tym PC-cie, to gry pod 3DFX-a. Jednak tutaj 3DFX-a nie ma. Czy to oznacza, że jestem skazany na granie w trybie software lub Direct 3D? Oczywiście, że nie. Aby odpalać gry z obsługą API Glide, wykorzystam oprogramowanie Zekensax Glide Wrapper, czyli taki w cudzysłowie emulator 3DFX. Wymogiem tego konkretnego jest jedynie posiadanie procesora z MMX, więc nawet składając zestaw z takim Pentiumem 166 z MMX, nie musicie na siłę pchać do środka WUDU, aby cieszyć się rozmyciem. Można użyć właśnie takiego programu, a jest ich kilka. Inne kandydatury to na przykład Nglide albo DG WUDU. Tutaj mała uwaga. Mogą potwierdzić, że Zekensax Glide Wrapper działa po W98 w górę, natomiast Nglide wymaga minimum XP-ka, ale działa też pod Windowsem 10. W opcjach tych programów można zwykle sporo namieszać, m.in. ustawić wyższą rozdzielczość dla gier pod pierwszego 3DFX-a. Jak widzicie, Carmageddon 2 odpalone w trybie 3DFX Glide na tym blaszaku działa wyśmienicie. Czyste 3DFX-owe dobro. Cywilizacja 2 działa tutaj w rozdzielczości Full HD, bo gra uruchamia się w oknie z rozdzielczością pulpitu. Nie zanotowałem żadnych problemów z wydajnością i chyba nie ma w tym nic dziwnego. Tytuł, który mam w planie przejść na tym blaszaku w pierwszej wolnej chwili, to Hexplore, czyli takie RPG z dużym naciskiem na aspekt zręcznościowy. Gra ma jednak fajną mechanikę, fabułę, która potrafi wciągnąć, i grafikę, którą jedni pokochają, a inni znienawidzą. W każdym razie tutaj wszystko działa prawidłowo.
Dark Colony to tytuł, który bez powodzenia próbowałem odpalić na nowszych okienkach. W końcu się poddałem i gra poszła w odstawkę. Teraz, wreszcie, mam pod ręką maszynę, na której mogę ubijać szaraków. Gra działa perfekcyjnie. Mage Slayer odpaliłem w trybie Direct 3D w rozdzielczości 800x600. Jak widać, z tym API także nie ma tutaj problemów, a sama gra działa płynnie. Daruję sobie odpalanie benchmarków Quake 2 w trybie z dopałką, to nie ma większego sensu, bo i tytuł nie jest żadnym wyzwaniem dla tego zestawu. Sprawdziłem jednak, jak gra radzi sobie w trybie software w rozdzielczości 1280x960. W oczy od razu rzuca się zupełnie inne oświetlenie i ogólnie kolorystyka. Szczerze mówiąc, chyba preferuję taki wygląd drugiego Quake'a. Ten tearing to wina mojego grabera i na ekranie monitora, gdzie wyświetlana jest rozgrywka, nie występuje. To właściwie tyczy się wszystkich gier, które pokazuję. Chyba pora na zmianę przechwytywacza. Kolejny tytuł, którego nie udało mi się odpalić po 20. Genome. Moje ulubione walki mechów. Tutaj tytuł odpala się bez kombinowania i bez problemów z płynnością. Test Drive 5 odpalony z pomocą Glide Wrappera działa szybko, ale pod samochodem wyświetlają się jakieś dziwne glitche. Nie jest to mocno przeszkadzające, ale odnotować trzeba. Pierwszy mytch z renderowaniem 3D fixowym także tutaj działa, co nie ukrywam, mnie cieszy, bo planuję nadrobić ten tytuł, który uciekał mi latami. Kultowy Revolt odpalił się jedynie w trybie software'owym, za to klatki liczone są od 59 i dobijają do maksimum, na jaki pozwala gra, czyli 60 fps. Death Trap Dungeon to świetny przykład na to, że niektóre gry źle się starzeją. Sami ocencie. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Final Fantasy VII. Dorwałem jedynie demko, które pozwala stoczyć kilka walk, ale to właśnie podczas walki budzi się układ graficzny i jak widać, gra wygląda cały czas świetnie. House of the Dead 2, który dzisiaj bardziej śmieszy niż straszy, oczywiście nie ma żadnych problemów z działaniem na tym zestawie. Midtown Madness niegdyś zachwycał modelami samochodów, dzisiaj może trochę już mniej. Samochodówka Microsoftu działa tutaj bez żadnych spowolnień. Rzutem na taśmę odpaliłem drugich osadników. Nawet po wpisaniu kodu zwiększającego prędkość w grze, wszystko działa prawidłowo. Wspomniałem, że jest jeszcze jedna rzecz do naprawy. Brak portu joysticka. Można sobie z tym poradzić na dwa sposoby. Po pierwsze, można zaczaić się na kartę dźwiękową niskim profilu na PCI, która ma taki port i od razu zdradzę, że jest to jak znalezienie igły w 10 stogach siana. Karty muzyczne o niskim profilu istnieją, ale raczej te nowsze, bez pożądanego portu, na przykład Asus Sonar. Czasami można upolować stare, niskoprofilowe karty, ale z wielkim śledziem i to jest jakiś pomysł. Niestety, nie udało mi się znaleźć modelu, który posiadał pożądany port. Drugi sposób to przesiadka na pada pod USB. Tych jest mnóstwo, ja korzystam właściwie z dwóch. Logitech Dual Action G-UF13A albo pada od PS4. Tak, pad od PS4 działa w W98 bez sterowników. A dzieje się tak dlatego, bo kontroler ten jest typu Direct Input. Pad od Xboxa 360 też działa w Windows 98, ale wymaga nieoficjalnych sterowników, bo oficjalnych do tak starego systemu oczywiście nie ma. W zasadzie to jest jeszcze trzecia opcja. Istnieje taki stary gadżet o nazwie USB Nest, który jest swoistą przelotką z USB do portu joysticka. Nie jest to drogie urządzenie i bez większego problemu do nabycia na eBayu. Ja zostanę przy padzie od PS4. Swoją drogą, kto by pomyślał, że w 2020 roku będę przechodził pierwsze MDK na padzie od PS4 pod Windowsem 98. Przy okazji sprawdziłem MDK i gra się tutaj świetnie. Zwłaszcza na padzie. Kolejna Windows AME. Tutaj również zainstalowałem Zack & Sachs Glide Wrapper. Na dzień dobry sprawdziłem Airfix Dogfighter. Pod udawanym 3D fixem gra nie protestowała,
ale tytuł ten oferuje również wyświetlanie grafiki w trybie Direct 3D przy rozdzielczości Full HD. Nawet w takiej rozdzielczości gra działała płynnie. Niestety nie mogę tego powiedzieć o Aquanox, który odpalił się jedynie w 720p przy detalach przeciętnych, jak to nazywa gra. To maks, na jaki można sobie tutaj pozwolić, podbicie rozdzielczości lub detali powoduje, że tytuł zmienia się w slideshow. Full HD sprawdziłem jeszcze Shogo i gra nie działała płynnie. Może to i lepiej, bo 1920x1080 tej grze nie służy. Unreal wygląda dobrze zawsze, nieważne czy w trybie software, czy z dopałką i nieważne w jakiej rozdzielczości. Ograniczyłem się więc do ustawień z pierwszego WUD-u i jak widzicie, wszystko w normie. W Incubation takie same ustawienia, czyli grafika 3D fiksowa i również wszystko działa jak należy. Przy okazji dodam, że jest to tytuł, o którym zupełnie zapomniałem i przypomniałem sobie tworząc ten materiał. Naprawdę warto sprawdzić to zupełnie inne wcielenie Battle Isle. Wyścigi z przymrużeniem oka o nazwie Ignition odpalają się bez zająknięcia i działają tak jak widać, czyli dobrze, jak nie bardzo dobrze. Windowsowi ME dajemy odpocząć i przesiadamy się na XP-ka. Tym razem jako udawacza 3D Fixa użyłem programu Englite. Na start trójwymiarowa odsłona platformówki Gex. Tytuł działa bez zarzutu, nic do dodania. Polski FPS, który podobał się chyba tylko nam, bo za granicą się nie przyjął, czyli Mortar, działa prawidłowo. To kolejny tytuł, o którym zupełnie zapomniałem i dzięki temu projektowi mam okazję do niego powrócić. Kingpin także nie sprawiał problemów i śmiga w trybie 3D fiksowym nienagannie. Bardziej ucieszyło mnie, że Freedom Fighter działa dobrze, bo to jedna z moich ulubionych gier okresu 2000-2005. Jeśli macie możliwość, to zachęcam do zagrania. Tylko omijajcie port na PS2. Jakaś mądra głowa wpadła na pomysł, aby celowanie ukryć pod przyciskiem gałki, co jest karygodne i sprawia, że tytuł jest niegrywalny, w moim odczuciu, a fanem gry jestem. No One Lives Forever to FPS, do którego planowałem wrócić wielokrotnie, ale na drodze zawsze stawał jakiś nowszy Windows. Wreszcie nie muszę się tym przejmować, gra działa i wciąga tak jak zapamiętałem, czyli bardzo. Okej, do tej pory gry, które pokazywałem, działały w zdecydowanej większości bez problemu. Zastanawiacie się pewnie, jaka jest granica możliwości tego peceta. Za przykład posłuży mi Need for Speed Underground 2. Max, na jaki możemy sobie tutaj pozwolić, to 640x480 i detale na poziomie średnim. A nawet przy takich opcjach gra nie działa wybitnie szybko. I nie najgorszym pomysłem jest obcięcie detali o jeszcze jeden poziom. Sprawdziłem jeszcze na szybko Revolta, który jak pamiętacie działał bez tak zwanego rozmycia pod Windowsem 98. Tutaj, jak widzicie, wszystko zgodnie z protokołem i dokładnie ta sama ilość klatek. To tyle. Windowsy są skonfigurowane i pod każdym można jakieś gry odpalić. Na wzmiankę zasługuje jeszcze wyodrębniony z Windowsa 95 DOS. System Commander automatycznie dodaje kafelek z tym OS-em po zainstalowaniu Windowsa 95 i chyba 98. Dla mnie nie jest to istotna kwestia, bo stricte do DOS-a nie planuję tutaj wchodzić, od tego mam inne maszynki, ale właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokończyć ustawianie DOS-a i uczynić z tego kompa DOS-ową maszynę. Tutaj mały tips. W Windowsach 95 i 98 ta opcja wylogowania do DOS-a jest zrealizowana przez skrót, który jest w folderze z systemem. Po kliknięciu na tym skrócie i przejściu do widocznych właściwości możemy kazać okienkom używać w DOS-ie odmiennego pliku config.sys i auto.exec. Tam możemy eksperymentować z dodaniem obsługi CD-ROMu, myszki itd. Może kiedyś się za to wezmę, wszakże mam jeszcze możliwość podpięcia jednego dysku. Ten pełnowymiarowy się tutaj oczywiście nie zmieści, ale zawsze jako dedykowany dysk DOS-owy można wykorzystać taki adapter z kartą CF o pojemności do 2 GB. Ułatwiłem sobie też nagrywanie blaszaka stosując taki oto rozdzielacz VGA. Schemat raczej oczywisty, sygnał z kompa wchodzi do jednego gniazda i jest rozsyłany do monitora oraz do karty Avermedia C127 Extreme, którą mam w komputerze, na którym zwykle pracuję.
Wszystko jak widać działa tak jak należy, choć sam Graber pokazuje już oznaki starości i zostanie kiedyś wymieniony. Ten tearing, o którym już wspomniałem, poszarpane okna i ogólnie problemy z odświeżaniem, to wszystko zasługa tego Grabera. Na monitorze tych atrakcji nie ma. Nie powinienem jednak winić tego sprzętu, bo jest to po prostu stary Graber, który na dzień dzisiejszy ma już 8 lat. Płyta główna Asroka, która początkowo wydawała się problematyczna, okazała się strzałem w dziesiątkę. Wymienione problemy, czyli IGP zamiast AGP i brak portu joysticka, w łatwy sposób można naprawić, a nie możemy zapomnieć o pewnej kwestii. Ta płyta daje możliwość odpalenia wszystkich Microsoftowych systemów operacyjnych od W95 w górę, wliczając niepokazane tutaj. Wiem to, bo początkowo miejsce XP-ka zajmował tutaj Windows 2000. A kiedyś na tej płycie zbudowany był zestaw, najpierw z Vistą, potem z 7 i nawet przez chwilę z 10. Mamy więc do czynienia z dość wyjątkowym sprzętem, który umożliwia zainstalowanie sterowników do głównych komponentów, takich jak zintegrowana karta muzyczna i sieciówka pod każdym OS-em. Choć nie jest to zasługa Asroka, a społeczności. Szczerze przyznam, że nie znam drugiej takiej płyty. Jeśli wy znacie, to koniecznie dajcie mi znać, chętnie przetestuję. Pewnie znajdą się wśród oglądających tacy, którzy podniosą argumenty w stylu: przecież gry DOS-owe można odpalać w DOSBoxie, Windowsa do nagrań można odpalać w wirtualce, a aplikacje pozwalające symulować 3D Fixa są dostępne także na Windows 10. Więc po co to wszystko? Nie wiem jak to wytłumaczyć, to trochę jak wytłumaczenie drugiej połówce, że absolutnie koniecznie musicie wydać 8000 na zakup drona. Nieważne jakich użyjecie argumentów, pewnie i tak nie zrozumie, dlaczego zamiast lecieć na Majorkę, wolicie kupić w jej oczach zabawkę. Dobrym moim zdaniem argumentem jest to, że stare gry, ale te nie z ery DOS-a, a już z ery Windowsa 95 w górę, bywają kapryśne w nowszych okienkach. Ba, bywają kapryśne również w tych starych. Dla przykładu, Airfix Dogfighter udało mi się odpalić jedynie pod Windowsem ME. Pod 98 i pod XP były problemy. I to nie jedyny taki przykład. Gexa udało mi się odpalić jedynie pod XP-kiem, choć jest to gra wydana w czasach 98 i to tam nie powinna mieć problemu z działaniem. To samo w przypadku Mortyra, który działał jedynie na XP, choć powinien śmigać pod 98 i ME. Te problematyczne gry testowałem pod różnymi udawaczami 3D Fixa i jedyne co pomagało, to właśnie zmiana systemu. Tak więc mając wachlarz systemów do wyboru, prawdopodobieństwo, że uda się wam zagrać w starą grę, na którą się szykowaliście, jest bardzo duże. Jak nie pod jednym, to pod innym systemem. I to jest mocna strona tego zestawu. Za każdym razem, kiedy coś nie działa, bez chwili zastanawiania, zmieniam system. Jak na razie udało mi się odpalić każdy tytuł, który sobie wymyśliłem. Muszę jeszcze dodać jedną rzecz. Nie wiem dlaczego tak późno, ale jak już poskładałem peceta i projekt uznałem za zakończony, to o czymś sobie przypomniałem. W moim Media Center zastosowałem zasilacz typu Pico ATX i tak sobie myślę, że tutaj też by się sprawdził. Standardowa, albo raczej ogólnodostępna moc takich urządzeń to 120 W. To może być za mało, ten zestaw w Pico pobiera 105 W, ale po zaledwie chwili poszukiwań udało mi się znaleźć model 300 W. Problemem takiego rozwiązania jest cena. Pico, jak widzicie, to wydatek rzędu 150 zł. Do tego trzeba jeszcze dokupić zasilacz, co raz, że nie jest proste, a dwa, kosztuje drugie tyle. Ja za swój zasilacz zapłaciłem 35 zł, przypomnę. Jest to jednak jakiś sposób na zastąpienie niestandardowego zasilacza w dostępnych na rynku obudowach. Na przykład takie jak ta, którą pokazywałem wcześniej. A dodatkowym plusem jest jeszcze cichsza praca zestawu. To już wszystko w tym materiale, dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym. Cześć!